Deweloperska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Jak wielu deweloperów Państwo reprezentujecie? Reprezentujemy około 20 deweloperów, z tym, że można powiedzieć, że takie bliższe stosunki i większą sprzedaż prowadzimy, można powiedzieć, dla 5-6 deweloperów. Natomiast oferta deweloperska nie jest jedyną ofertą, jaką mamy u siebie. Sprzedajemy także rynek wtórny, można powiedzieć, na terenie całego Trójmiasta. Czy tego typu propozycja, kiedy w jednym miejscu klient spotyka się z ofertami bardzo licznych inwestorów, jest przez nich dobrze odbierana? Myślę, że tak. Targi są organizowane od kilkunastu lat i one zawsze znajdują swoich zwolenników. Teraz mamy o tyle ciekawą sytuację, że targi po raz pierwszy są organizowane w nowej siedzibie. Myślę, że potrzeba jeszcze troszeczkę czasu, żeby ona się wgryzła w rynek. Niemniej jednak frekwencja pokazuje, że klienci cały czas są i również w tej nowej siedzibie się odnajdują. Na pewno pod jednym dachem, z możliwością porozmawiania bezpośrednio z deweloperami czy z pośrednikami takimi jak my. Taka oferta jest ciekawa, można się od razu dowiedzieć z pierwszej ręki, jak wyglądają oferty, jakie są możliwości nabycia. Myślę, że to jest dobry pomysł. Jak Pan przewiduje ze swojego wieloletniego doświadczenia, czego można się spodziewać w nadchodzących miesiącach, roku, dwóch na rynku mieszkaniowym? No myślę, że jednego można być pewnym, tego, że w najbliższym czasie ceny nie wzrosną. Nie ma na to żadnych przesłanek. Myślę, że część klientów sprzedających mieszkania na rynku wtórnym, żeby je sprzedać, musi to sobie uświadomić, bo sprzedaż będzie po zawyżonych cenach trudniejsza. Myślę, że krok za krokiem pomału zbliżamy się do poziomu stabilizacji rynku. Obecnie podaż jeszcze cały czas jest dosyć duża, ale wygląda na to, że ona systematycznie w wyniku różnych czynników będzie maleć i trudno powiedzieć kiedy. Może za rok, może za dwa. Rynek dojdzie do stabilizacji mniej więcej na obecnym poziomie cenowym.